Panie Adrianie, to chyba nie będzie zwykły mecz. Zwykła kopanina. Tam zwykła kopanina. To nie będzie zwykły mecz. To są wielkie derby Warszawy. My to zawsze trafiamy na wielkie derby Warszawy. To jest niesamowita jest ta liga. Która liga na świecie ma zawsze derby Warszawy? W każdej kolejce. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Gospodarze to Marymont Warszawa, a goście... Świt Jelonki. Warszawa. A Jelonki są w Warszawie. Oj. Bardziej ekskluzywnego napoju nie mogłeś przetargać, nie? Mogłem, ale było, ale to kosztuje 2,36. Kurwa, drogo. Kurwa, jakie drogo. Normalnie jest po 2,60. Kosztuje. I dinozaury chodzą, tak. A pan tu jakiś z górnej półki wziął chyba, nie? Co najmniej za 2,45. Za 3 złote. Z butelką. Tam taka sztuczka. Ale pięknie. Panie Adrianie, od razu muszę zadać pytanie, jak kupsko po czymś takim? Prima sort, palce lizać. Nie ma tak sportowe przed południem, ale jest po południu. Tak? To się czepły, chcesz to sobie spróbuj. Ja pierdolę. Co, na festiwal piwa by się nadało? Festiwal najchujowszego piwa, tak. No, najchujowsze piwo, no kurde, nie znacie się na alkoholizmie. Blisko do Stanów, to może myślą, że Panie, jakąś historyjkę miałeś przygotowaną, tak? A tak. Otóż pewien człowiek z rodziny mojego znajomego palił w piecu, bo była zima. No i poszedł sobie do ogródka, żeby tam drewna na tego pieca nasypać. To było dawno temu, jeszcze nie było tej sraczki smogowej. Sraczka zawsze była, panie Adrianie. Ale nie smogowa. Zbierał, nazbierał, otworzył ten piec i tak wszystko razem z garścią do tego pieca wrzucił. Potem się okazało niestety, że miał w ręku swoją sztuczną szczękę i też ją wrzucił do tego pieca z tymi kwiatkami. Więc trochę to było tak słabo, potem zobaczył, że nie ma zębów. Żużel kobiet. Nie no. Jest żużel kobiet? Na razie ten mecz na poziomie historii Adriana. No. Nie no, historia Adriana była jeszcze gorsza. No, do przerwy. Zero. Do zera. Ciekawe, czy druga połowa będzie gorsza. Ja myślę, że możemy być świadkami wielu emocjujących akcji. Drużyny się otwarzą, bo tu remis nikogo nie urządza. Mnie urządza. A pana remis urządza? No, jak najbardziej. No to rzeczywiście nikogo. Czyli będzie 0-0, bo wszystkich nas urządza remis. O czym ty pierdolisz? Ty chwilą mówisz, że oglądasz, teraz mówisz, że nie oglądasz. Ej, coś miałeś zaśpiewać. Co, że to ty mówiłeś, że będziesz śpiewał? Nie. Mówiłeś, że masz dobry głos. Głos jak z dupy włos, gruby i nieczysty. Czyli taki, jak wszyscy lubią, jak Edyta Górniak. Patrz, jaki robię. Adrian będzie Jan Kloosie śpiewał zaraz. Kto to jest? Nie wiem, kurwa. Kurwa, no, małpa z no. Szympas, kurwa, kobieta transwestyta, jakaś. Polski Ken. Bo sędzia robi z siebie chwilę. No kurwa, rejsa! Ja pierdolę! Tilo się nie będzie śpiewał. Ja nie znam człowieka. Szkoda, bo to akurat pod twój głos byłoby niezłe. Dobra, Maty zaśpiewaj. Kogo? Matę. Jaką matę? A. Ja nie wiem, kto to jest ten mata cały. Ta mata, to mata. Ten mata. To mata. To są pomidory takie. To on jest pomidorem? Ej, to czym ty pierdolisz? Ale kurwa, teraz burażna, nie kurwa. Bo... Co pan się tak awanturuje tutaj, kurwa? Ja się nie awanturuję. Panie, trzeba było kuflowe mocne wychlać, a nie jakieś... O! Jakbym... Pan Adrian wypił kuflowe mocne i proszę bardzo, jakiś spokojny. O! No i nie mają kapsowanych butelek, co? Ale niespodzianka, panie Adrianie, gol. No. 1-0 dla Marymontu. Ja pierdolę. Kurwa! Panie, ostatnia minuta. Już? Wszystkim na puentę by się przydał jeszcze. Przeraz będzie miał nowy stadion. Dlaczego małpa spadła z drzewa? Doskonały dowcip. Zapierdol! Kurwa! Nie wiecie. Wszyscy stoją i nie wiedzą. Dlaczego? Bo była zdechła. Ależ to było meczycho, nie? Oj tak. Jaki wynik był? 1-0? Nie, proszę bardzo, pan Adrian wie, jaki był wynik. Marymont wygrał 1-0. Dobrze, że mam sklerozę, teraz zapomnę o tym meczu. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Fajne.